Siemanko, dzisiaj jesteśmy w Dębnie nad jeziorem Lipowo. Mamy zorganizowaną tutaj akcję sprzątającą plażę znajdującą się za mną. Także zobaczymy, co uda się wytaszczyć z dna. Zapraszam do oglądania. No to lecimy. Dzięki. Czekaj, niech on sobie ścieknie lekko. No właśnie, a wody jest pełny. Co? Czekaj, może pomogę go podnieść lekko. Poproszę. Dzięki.
Uwaga, bo ciężkie. Ja trochę pomogę, żeby to ściekło. Trochę słabo słyszę, bo mam zatyczki. Dziękuję. O, to jest gruza. No, to gruza. Jeszcze raz? Niech ścieknie, wiesz? Tak, tak. Dobra. No już druga. Radio, zaraz. Poszłeś na zbierał tego. Proszę. Dziękuję. O, jest kolejny. Nagrany, jak wyciąga. O, jest wiadro, bez dna, studnia bez dna, jak turkowanie. O, no i elegancko, jest kolejny śmiałek, tam upony płyną. O, już ktoś tam wychodzi, widzę, pijemy dalej. Uwaga, 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 duży fal, ochrona. Ja pierdolę. Ale ja płakam. Daleko
No i właśnie tutaj mamy całe nasze zbiory. 12-14 osób przez około godzinkę nazbierało tyle szajsu z 5 opon. Jakiś o. To powinno być na zewnątrz i ludzie powinni tutaj wrzucać te śmieci. A nie jeszcze śmietnik wywalać do wody. Bo nie jest normalne. No i tutaj właśnie takie worki po ziemniakach. Całe wypchane. Mi się udało. Sam nie wiem w sumie ile mi się udało wyciągnąć. O, blacha. Z 6, 7. Jak dobrze oglądaliście, to możecie mi dać znać ile worków mi się udało wyjąć. Jeszcze jeden był na koniec i nie wiem czy się nagrał, bo bateria mi padła. Musiałem się podładować. No ale jak widzicie, jest tego co niemiara. I to tylko przez jedną godzinę. Także sobie możecie wyobrazić ile tutaj tego nadal jest pod wodą. Zatrważające ilości. Co prawda tutaj taka główna plażyczka jest już wyczyszczona, no. Już się nie ma tutaj czego aż tak wstydzić. Ale wszędzie dookoła, po lewej i po prawej stronie, to jest po prostu taki Saigon, że to jeszcze tutaj takie trzy sesje to by nie pomogły. Naprawdę, to szedł worek za workiem. Ile ja byłem pod wodą? Z 60-70 minut? Nawet dokładnie nie pamiętam. No i jak wyszło tych 6-7 worków, no to kurczę, jeden taki worek po kartoflach, on jest dosyć długi, jak się naciągnie, jeszcze pod wodą to już w ogóle ciążą te butelki. No to szedł co 8-10 minut, no to jest nienormalne, nie? Masakra. Także mam nadzieję, że jeszcze tutaj się zobaczymy. Mega fajna inicjatywa. Dużo osób się zgłosiło, więcej niż myślałem, zresztą tak samo jak w tamtym roku, także mega na plus. No i co? Do następnego nurka. Pozdro, siema, cześć. No i jeszcze oczywiście dajcie znać, czy film wam się podobał, zostawcie jakiegoś lajka, subskrypcję tam kliknijcie, nie? Oczywiście w komentarzu dajcie znać, czy chcecie więcej takich materiałów, bo szczerze powiedziawszy, no wymagające to jest. Wyprawa na pół dnia. Co prawda tutaj to jest jeziorko w miasteczku, także trochę szybciej to wszystko poszło. No ale jest to pewien wysiłek, który trzeba włożyć. No ale jak widzicie, warto. Udało się naprawdę dobrą robotę zrobić. Wynurzamy się. Uuu.